Witam, witam, dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was na historyczny tour po smakach i aromatach, a właściwie aromatach i smakach piwa domowego. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie. Przed nami w końcu dwa piwa. Piwa domowe, piwa dolnej fermentacji, piwa nachmielone na zimno dwoma różnymi chmielami. I tak po mojej prawej ilości są degustacyjne. I tak po mojej prawej stronie piwo dolnej fermentacji. Tak naprawdę to miał być stylowo Maibock i takie właśnie parametry ma ta brzeczka. Ważone jak to Maibock pod koniec maja, napite w połowie października, czyli wszystko jest tak jak należy. Ja tu jeszcze przypomnę, że piwo było w tych samych warunkach, 9 stopni, wiaderko na wiaderku, w tej samej lodówce, także myślę, że porównawczo mamy tutaj wszelką zależność spełnioną. To w szklance po prawej. Dobra, no mówię szklanka, bo chodzi o szkło. To jest Maibock, który jakimś cudem znowu widać ciemniejszy w obiektywie na ekranie, znaczy przychmielony chmielem Zula Polish Hops, zbiór 2020, z tego co pamiętam około 9 alfa kwasów procent. Natomiast to po lewej to jest chmiel, to jest to samo piwo, ale przychmielone na zimno sporą dawką, zresztą taką samą dawką ilościowo chmielu EXP2/20. Znawcy mnie poprawią. Co mamy zatem w aromacie w tych szkłach? A więc idę najpierw od Zuli i tutaj, jak na początku mówiłem, pierwszy raz chmieliłem Zulą i jestem w ciężkim szoku, jak ten chmiel pachnie. To jest po prostu amerykański Cascade, no. Niesamowity aromat, miękki, słodki, aromat kojarzący się z owocami zbieranymi w tropikach, typu właśnie... Ja nigdy nie wiem, mango to jest to takie żółte, a taka żółty orzech kokosowy, nie? Z tym miąższem, co się je, a w środku są pesteczki. To ma bardzo przyjemny mango. Wiecie, że zawsze mam z tym problem. Ale to jest to, więc załóżmy, że mówimy o mango. Bardzo słodki, przyjemny aromat owocowy, ciepły. Jakby przynoszące w te coraz chłodniejsze dni obraz lata. Nie gryzie. Bardzo akceptowalny. Właściwie to jest aromat kojarzący się z APA, czyli z American Pale Ale, a nie z dolną fermentacją. Czyli tutaj delikatna wskazówka. Chociaż piłem Zulę w piwie Cormoran i mniej więcej chyba ten sam aromat był z tego, co pamiętam. Mówię chyba, bo nie jestem w stanie tego teraz potwierdzić, ale to też piło się bardzo przyjemnie i to był piękny, myślę, taki wrzut Cormorana, bo to było piwo dostępne w sieciach żabkowych, żeby no zobaczyć, że kurczę, to może pięknie pachnieć. Pomimo tego, że w składzie nie ma owoców tropikalnych, tak? Czyli to są takie zapachy, aromaty pochodzące typowo od chmielu. Co mamy w tym eksperymencie? No tu zupełnie coś innego. Tu nawet jest taki, ja bym powiedział, tak, orzeźwiający, rześki, delikatnie kwaskowy aromat. Ale nie jest to kwas, nie jest to zepsucie, ale taki aromat, który no myślę, że doskonale by się sprawdził w lecie. Wtedy, kiedy ktoś nie przepada, tak jak ja, za piwami kwaśnymi. Opity jest pszenicą, ale dobrą pszenicą, czyli taką, której to właśnie czujemy goździka i banana, czyli estri, fenole, czyli
wszystkie te związki pochodzące z drożdży, a to jest odskocznia. Piwo lekkie, rzeźkie, orzeźwiające, bo nie jest słodkie, jest delikatnie kwaskowe, ale nie kwaśne. W pewnym sensie limonkowe, cytrynowe, to raczej idzie w tą stronę, ale nie grejpfrutowe, nie albedo. Dobra, no to mamy już tutaj aromatycznie ogarnięty temat, a teraz przejdźmy do smaku, a więc zaczynamy, o, nawet muszki tu latają, nie wiem, jakaś plaga muszek, kurczę, u mnie. Przejdźmy do Zuli. Wasze zdrowie. Nie będę tu oceniał nasycenia, ponieważ jest sztuczne, wymuszone, to jest CO2. No, efekt jest taki, że ja może bez wąchania to zrobię. Nie dziwię się, bo sytuacja w domu wygląda tak. Basia tak naprawdę przylgnęła do Zuli, a ja do tego chmielu eksperymentalnego. No nie dziwię się Basi, bo to piwo pije się bardzo przyjemnie, jest sesyjne. To piwo jest owocowe, ciepłe, miłe. Nasycone jest nisko. Załóżmy tak na... Znaczy, no tak, no 2-2-2 fol, więc pije się je bezproblemowo. Odbiór jest bardzo przyjemny. Piwo słodkie, sesyjne, żeby się nie powtarzać. Natomiast... delikatnie ściągające, cytrynowe... limonkowe, w smaku również orzeźwienie. Co więcej, tutaj w tym eksperymencie jest na pewno jest większa goryczka, ale ona jest w aftertaste, czyli jak już przełkniemy, to coś czujemy na języku, że coś może nie gryzie, ale wraca w formie delikatnej wytrawności. To piwo też nie jest jakieś wielce goryczkowe. Czyli jeżeli miałbym oceniać stylowo, no to ten eksperyment bardziej się do mojej boka nadaje, ponieważ tu jest za słodko. Tak naprawdę z tego piwa zrobiła się przyjemna apa, a tutaj mamy do czynienia z czymś mniej słodkim, czyli jest takie wrażenie, to jest ciekawe, że mniej cukru jest w tym piwie, bo piwo wydaje się płytsze. Ta goryczka trochę... goryczka, no nazwijmy, że goryczka z przymkniętym okiem trochę ściąga. Jest cytrynowo, ale nie grejpfrutowe, jak powiedziałem, w smaku również to jest zachowane, więc tutaj mamy bardzo ciekawe spostrzeżenia dotyczące tylko chmielenia na zimno. Spójrzcie, jak to może zmieniać oblicze tej samej brzeczki. No. Ba, to jest zupełnie inne piwo. To tyle, jeśli chodzi o ten eksperyment. Uważam go za udany. Nadal będę to robił. Czyli plan jest taki, że nawet kiedy powstanie za kilka dni nowe piwo, czyli podwójne New England IPA, oczywiście na klasyce, czyli London Fogach WLP 066, to też to przychmielę na dwa różne sposoby i postaram się to Wam przybliżyć. Jestem ciekawy, czy takie eksperymenty wyczyniacie w swoich domach. Jeśli tak, to super, bo właśnie na tym powinno polegać piwowarstwo domowe. Na zabawie, na przyjemności z doznań chmielu, ale też na tej przyjemności, że robimy w domu piwo, które nam i domownikom smakuje. Pewnie gorzej z naszymi kolegami czy koleżankami, ale to już jest inna sprawa. Także ja tutaj Wam serdecznie już dziękuję za ten krótki tour po jednym piwie, ale dwóch chmielach. No i zapraszam na kolejne treści, które będą się pojawiały, związane oczywiście tylko i wyłącznie z ważeniem piwa domowego. A niedługo jeszcze pojawi się krótki reportaż z nowo otwartego, no właśnie, nie pubu, nowego browaru gdańskiego, czyli filii tego browaru ze Szczecina, który to otwiera się
w piątek, z tego co wiem. No i ja tam będę oczywiście obecny ze swoim sprzętem. Zobaczymy jak te piwa smakują. Dziękuję, do zobaczenia.